Kadr Dziwoko, odcinek 106. Wróciliśmy właśnie z katowickiej edycji Niech Żyje Komiks. Nie zostaliśmy do końca, bo nie mogliśmy i różne inne rzeczy. I co, powiemy sobie trochę o tym. Najpierw sobie opowiemy, jak było na katowickiej wersji Niech Żyje Komiks, a później przejdziemy do innych pierdół, które są oczywiście w rozpisce, więc i tak prawdopodobnie wiecie, o czym będziemy mówić. Cześć Krzysiek. Cześć Andrzej. Tak. I tym razem ci nie wyszło. Nie wyszło ci szybkie wejście, więc Niech Żyje Komiks, katowicka odsłona, galeria handlowa Libero, centrum handlowe, galeria handlowa, teraz wszystko jest galerią, prawda? Więc no. Galeria handlowa Libero. Komiksy to sztuka, więc galeria. Dokładnie tak. Miejsce, które chyba i ty które i ja... Które jest nikomu nie po drodze nigdy. Tak, i miejsce, które i ty i ja widzieliśmy od środka chyba pierwszy raz. Mhm. No. Ale zaskakująco mi się podobało, przynajmniej w dniu wczorajszym, czyli we piątek, w pierwszy dzień Niech Żyje Komiks, bo dzisiaj byliśmy stosunkowo krótko. To, co mi się tam podobało, znaczy, nie oszukujmy się, no centrum handlowe, więc specyfika tej imprezy była taka, że po prostu w pasażu były poustawiane stoiska, tak dość mocno rozrzucone, ale na szczęście to przebicie przez kible bardzo skracało drogę pomiędzy stoiskami, to było spoko. Można powiedzieć, że było... w sumie taką podkową trochę? Tak, tak, zdecydowanie takie. Wzdłuż podkowy. Takie U. Mhm. U otwarte oczywiście. I bardzo mi się podobało to, że pomimo tego, iż miejsce takie trochę we dupie, że tak to ujmę. Znaczy same Libero? Tak, samo Libero. Mhm. To jednak przynajmniej w piątek było dużo więcej osób niż myślałem, że w ogóle będzie. No. I było bardzo dużo osób takich właśnie totalnie przypadkowych, nie że tam, wiesz, starzy wyjadacze znowu te same ryje. Znaczy, takie osoby też się zdarzały, bo tam parę w osób... My. Tak, parę osób się udało mi rozpoznać i na odwrót. Natomiast też było widać bardzo dużo osób takie, które po prostu przyszły, bo plakaciki, bo reklamy w radiu, coś w ten deseń, rozreklamowane to było naprawdę fajnie, bo widziałem i billboardy, widziałem i... I w radiu była reklama, bo nawet mój tata mówił, że słyszał w radiu, że coś takiego w Katowicach będzie. Tak, dokładnie, właśnie chciałem powiedzieć, że i billboardy widziałem i to nie tylko w Katowicach, w okolicach, bo i w Zabrzu była i billboard i w Zabrzu, i w Rudzie Śląskiej, i w Gliwicach widziałem, plakaty na przystankach autobusowych widziałem, no wspomniana reklama w radiu to w antyradiu ją słyszałem chyba ze dwa razy, więc było naprawdę, naprawdę spoko. No i na Facebooku, nam, to, że nam wyskakiwało, to jest nic dziwnego. Hmm? Natomiast te animacje przygotowane przez oczywiście Andrzej pomylisz to, Yellow Tapir Films? Oh yeah! Też bardzo fajne. Hmm? I wydaje mi się, że jakby odzew pod nimi też był jakiś. Tak, aczkolwiek powiem tak, że troszkę mnie smuciły niektóre posty na fanpage'u samego Libero, które tam przedstawiało, powiedzmy, gości, kto przyjedzie i tak dalej. Tam było, wiesz, po dwa lajki, po trzy lajki. Ja mówię, o Jezus Maria, ale będzie katastrofa. A tymczasem nie, no właśnie mówię, że ale wiesz, tak tłumów naprawdę... nie było, ale było spoko. Przynajmniej w piątek. I jak tak się popytało po paru stoiskach, to raczej większość zadowolona. No, bez dramatu, to na pewno. No. Ludzie tam chodzili, pytali, więc to na pewno fajnie. Stoisk było sporo. No właśnie, stoisk, bo oprócz Egmontu tak na dobrą sprawę chyba byli wszyscy więksi wydawcy. Taurus był tak trochę z Partyzanta, ale był. No, aha, Muchy nie było. Kabum pół Polski też nie przejechał, właściwie całej Polski nie przejechał. Dobra, no ale tak, ale Kultura Gniewu, Timof, Nonstop tak, Comics, Planeta tak. Komiksu, Słowobraz, Mandioka była. Jatta była, no a Jatta też daleko nie miała. Mangowców nie było, tak na dobrą sprawę, wiesz, Waneko, JPF, ale... No. No wiesz, to jest impreza komiksowa, nie? A manga to nie komiks. Żart. Trochę smutno, że na przykład Hanami się nie pojawił, ale... No ale i tak było bardzo dużo stoisk, było też, było stoisko Wydziału Siódmego, był Dem, byli przedstawiciele zinów i to niekiedy to były takie osoby, których dotąd nigdzie nie widzieliśmy. Z własnym stoiskiem. Tak, z własnym stoiskiem.
był Zintanka, nazwisko mi uciekło. Helena Smuk. Helena Smuk, miała stoisko, były... Razem z autorem twojej grafiki na Image Comics Journal. Tak. Z Krzysztofem, tak? Moim imiennikiem. Natomiast była Karolina Plewińska ze swoim nowym zinkiem, który gdzieś tutaj sobie obok mnie leży. I to pamiętam, że Karolina to chyba tylko na Pyrkonie się wystawiała. No i kiedyś na Kurczakach, pamiętasz? Była na Kurczakach. Ale na tej poprzedniej edycji, tak mi się wydaje. No, ja tam ciasno było, to nie pamiętam. Ja tam, wiesz, ja tam nie pamiętam, co tydzień temu się ze mną działo, a co dopiero. Ale tak, no jako taką imprezę i było stoisko Biblioteki Śląskiej z czytelnią taką, mini czytelnią właśnie i też słyszałem, że strasznie dużo osób tam chodziło i sobie brało coś z tych półek, siadało, czytało. Więc jako promocja komiksu tutaj w tej naszej czarnej dziurze, czy coraz mniej czarnej dziurze, bo jednak coraz więcej rzeczy się dzieje, ale no fajnie, że kolejna rzecz powstała. Czarnawej. Fajnie, że kolejna rzecz powstała i miejmy nadzieję, że stanie się to cykliczne. Oby, bo wydaje może mi się, że... w innym miejscu. Bliżej centrum. Albo w centrum, o to by dopiero w ogóle było. No i wtedy nikt nie przyjdzie. To... Wiesz, to znaczy, nie, wiesz, tutaj... Na przykład MCK jakiś albo coś. Tak, tylko że wtedy idziesz stricte po to. A jakby organizowanie tego w galerii handlowej... No to jeśli... w galerii katowickiej. A nie, nigdy nic w galerii katowickiej. To w Silesii. Znaczy, ja rozumiem, że chodzi ci o dojazd. Bo nie jest łatwo się dostać do Libero. Tak, jak się nie ma auta, to wesoło się potrafi. Dopóki nie będzie przesiadkowego, to pewnie rzeczywiście będzie zdecydowanie ciężej. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że wiesz, jest tutaj szansa na przypadkowe osoby, bo gdyby zorganizować imprezę tylko komiksową, no to trochę osób by może przyszło, ale no, wiesz jak jest. Nieprzypadkowe osoby. No właśnie. Myślę, że ta ilustracja czy plakat też tutaj coś robiły. Natomiast nie widzieliśmy, bo już się zmyliśmy, na przykład dzisiejszej strefy autografu, ale tak jak autografów, ale jak tak sobie po Facebooku obejrzałem, na przykład jak Łukasz Kowalczuk i Michał Śledziński siedzieli na pierwszej warcie, że tak to tam ktoś tam był. A były też takie obawy, że może nikogo nie być. Ciekawe jak te warsztaty wypadły, na przykład wczorajsze piątkowe warsztaty dla najmłodszych, to tam widziałem sporo osób się kręciło po tej scence takiej ustawionej tam w jednym miejscu. Więc jestem ciekaw jak to tam pójdzie w dniu dzisiejszym, to pewnie się dowiemy jeszcze jakoś. No i tak jedno jak... spotkanie. Fajnie by było, gdyby tych spotkań było oczywiście więcej, no ale też patrząc na to, że to jest galeria handlowa, to no nie zawsze można coś takiego ogarnąć, prawda? Spotkanie jest w dniu dzisiejszym, czyli kiedy nagrywamy, sobota, o 16? Tak. O 16. 16:30 jakoś tak. No w każdym razie popołudniem, a my sobie nagrywamy jeszcze na grubo przed tym, że tą godziną. Więc nie wiemy dokładnie jak tam było, szkoda, że nie było czasu, okazji, żeby być tam dłużej. No ale cóż, ale byliśmy, zobaczyliśmy, parę rzeczy nawet kupiliśmy, generalnie spoko. Tobie na pewno lody dzisiaj też smakowały, jeszcze przy okazji. O tak, ekstra, bo mieli tam taką mieszankę, która się nazywała ulubione i tam były takie śmietankowe lody, na to polewa czekoladowa jakby bezpośrednio w lodach w tym takim zbiorniku, jeszcze tam warstwa karmelu, ekstra smaczne były. Ale Kinder Niespodzianka ci bardziej smakowała. A no, Kinder Niespodzianka to jest szacuneczek. No cóż, więc liczymy na to, trzymamy kciuki za tym, żeby to nie była ostatnia impreza taka stricte komiksowa w naszych okolicach. Też było sporo osób właśnie związanych, bo to jednak niech żyje komiks i ilustracja i osób związanych z samą ilustracją też było całkiem sporo. Tam parę fajnych rzeczy można było złapać. Zresztą druga połówka Andrzeja dzisiaj przywiozła taki fajny plakat. Widziałeś ten, który? Tak, widziałem. Bardzo ładny. Bardzo ładny, no. Więc i komiksowo, i ilustracyjnie było całkiem nieźle. No i co? Tak jak wspomniałem, trzymamy kciuki za to, żeby to nie była ostatnia impreza na najbliższe ćwierćwiecze, taka stricte komiksowa tutaj w okolicy. No i co? Przejdźmy dalej już do innych pierdół, jak ty to ująłeś. No to co? Co? Nie nazwałem to pierdołami, naprawdę? Tak. O kurczę. No to nie o to mi chodziło. No dobra.
No to inne pierdoły, czyli Egmont zapowiedzi. A to dobra, to o to mi chodziło. Zapowiedzi Egmontu na kwiecień. Na kwiecień tego roku, co my tutaj mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 25 komiksików. Z tego, co tu widzę. I może nie będziemy lecieć po kolei ze wszystkim, tylko rzućmy, powiedzmy o rzeczach, które tobie się rzuciły w oczy, mi się rzuciły w oczy jako te potencjalnie najciekawsze. Zaczniesz? Tak. Jeszcze patrzę dokładnie. No na pewno mnie cieszy kontynuacja DMZ, bo DMZ jest bardzo fajną serią. Pojawi się Harleen. Tak, w twardej oprawie. Tak, natomiast mam ból dupki o to. Tak. Rozumiem dlaczego. Albowiem dlatego, że Harleen w oryginale ma taką obwolutę z nadrukowaną twarzą i jak jest widać Harley Quinn na obwolucie, jak się ściągnie obwolutę, to jest Harleen Quinzel. I ta okładka jest mega fajna, a w polskiej wersji niestety dostaniemy bez obwolutki. Cieszy mnie jeszcze Hitman. Ale dostaniemy dużo taniej za to. No tak, zdecydowanie taniej. Hitman od DC też będzie. 99 zł, 328 stron to też fajna opcja, no i nie ukrywam, że... Chyba będzie jedyny tom, bo jak tak sprawdzałem Hitman Deluxe Edition, a zapewne na tym będzie się Egmont opierał, to jest na razie jeden tom. No widzisz, tak czy siak, jest wpisany tom pierwszy. Jest DC Deluxe, jeszcze multiversum Granta Morrisona, to też trzeba szanować, bo to Grant Morrison. No i tutaj cena jest kozacka, okładkowa 144,99 chyba. O, już dawno czegoś tak w takiej cenie Egmont nie wydał. No ale to ma prawie 500 stron. No, więc właśnie chciałem powiedzieć, że to swoje będzie zajmować miejsca na... Przepraszam, miejsca na półce. Natomiast co mi się rzuciło w oczy jeszcze z takich rzeczy ewentualnie wartych polecenia, o dziwo powiem o dwóch rzeczach z Marvela. Jedna to jest Punisher Max, owszem, a druga to jest Daredevil Franka Millera, tom trzeci. Tak, najlepsze czasy Franka Millera, czyli nieobecne. Dokładnie, natomiast Punisher Max tom ósmy to jest pierwszy tom ze scenariuszem Jasona Aarona i rysunkami nieżyjącego już Steve'a Dillona. I to jest kozak komiks, to jest ten Max, który ja ukochałem sobie nawet troszeczkę bardziej niż Garta Ennisa, bo tam się dzieją chore rzeczy. Tak jakby u Ennisa się nie działy chore rzeczy, ale tutaj ten Bullseye jest po prostu dużo, dużo fajnych rzeczy. No i co, chyba jeszcze można wspomnieć o Niegodnym Torze, bo to jest fajniejszy fragment tego ranu. No co, coś jeszcze się rzuciło? Aha, no, dwa tomy Lucky Luke'a, więc Lucky Luke zawsze na propsie. No, ogólnie całkiem sporo fajnych rzeczy. Ale najbardziej z tych wszystkich zapowiedzianych komiksów taki jedyna rzecz, która mnie cieszy najbardziej, to powiedziałbym, że ten pani Szermac. No mnie chyba to multiversum najbardziej. Dobrze. Co jeszcze do Team of'a sobie przejdziemy? Tak jest. Zapowiedzi na miesiąc obecny. Tak jest. I mamy trzy komiksy. Hip Hop Genealogia, tom trzeci Eda Piskora, to Jaranko. Tym razem zajmuje się to latami 83-84, więc takich klasyków nie zabraknie jak LL Cool J, Rick Rubin, Fat Boys, Houdini, czy oczywiście ostatecznie Beastie Boys. No i oczywiście Run DMC, którzy też zajmują większą część okładki. Swoją drogą DMC z Run DMC miał własne wydawnictwo komiksowe. Wiem. Nazywało się tam Daryl Makes Comics. To bardzo ładne rozwinięcie DMC. Dobra, oprócz tego szósty Revolver tom. Kolejny, właściwie szósty. I scenariusz Kalenban. Tak, i rysunki Brian Hart. I tutaj ciekawostka, w jakimś tam mikro nakładzie był ten komiks już dostępny na Niech Żyje Komiks. I pan Timofiejuk powiedział, że to jest taka tydzień przed premierą, więc premierowo było. I trzecia pozycja, która ma premierę i okładka mi się strasznie, strasznie podoba, jest to Shangri-La. I autorem całego komiksu jest Mathieu Vablet i możecie sobie zobaczyć zwiastun do tego komiksu, który Timow udostępniał na swoich social mediach, ale my pewnie też go udostępnimy. Jeśli nie zapomnimy, strony przykładowe na jakie zostały udostępnione są bardzo ładne, podoba mi się kolorystyka tych plansz. I co my tutaj mamy? Twarda okładka z 224 strony, cena okładkowa 126 zł. Ja sobie patrzę teraz na aleję komiksu i mamy tak, Shangri-La
Oprawa twarda, szósty rewolwer, oprawa miękka, hip-hop genealogia, oprawa zintegrowana. Podoba mi się to pojęcie, że to jest oprawa zintegrowana. A bo bardzo lubię tak, ten rodzaj oprawy. Ani twarda, ani miękka, nie? Takie... Ale to jest taka szczerze najfajniejsza, bo jest bardziej wytrzymała niż miękka zdecydowanie, ale nie zajmuje tyle miejsca co twarda. I tutaj ciekawostka, jeśli sobie zobaczysz tutaj, co dostaliśmy w materiałach o zapowiedziach, to następny komiks, który pojawi się po Shangri-La, będzie już tu mówię, 300. komiksem w ofercie Timof. O, faktycznie. To, to ciekawe, co będzie numerem 300. Mamy. Ale to pewnie się przekonamy. Książeczka do prosto z piekła. Tak, to pewnie się przekonamy we miesiącu kwietniu. Tak, tak. Znaczy, no nie w kwietniu, bo wtedy będzie premiera, ale no, pewnie może, w marcu. Tak, może w marcu jeszcze, może w marcu jeszcze się coś ukaże po prostu, bo te trzy tytuły to są jednak premiery na luty. Tak, 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 oczywiście. O to natomiast może przejdźmy jeszcze, skoro już jesteśmy przy premierach, to przejdźmy do zapowiedzi premier na Rumia Comic Con, który już 7 marca. Tak, dwa tygodnie, znaczy właściwie w momencie, kiedy to słuchacie, to już niecałe dwa tygodnie, to... tego wielkiego wydarzenia, trzeciej odsłony Comic-Conu w Rumi. W Rumi? Rumi, Rumi. Nie rób takich rzeczy. I na blogu, tak? Bo na WordPressie to blogi. Tak. Rumia Comic-Con możecie znaleźć listę premier, które będą. Ta lista nie jest jeszcze zamknięta. I na razie jest ich tyle, że możemy przeczytać wszystko, co jest, no, prawda? To jest 14 pozycji, jakby nie patrzeć, więc już, bardzo już dużo. W zeszłym roku było bodajże 5 premier na Rumi. Bardzo możliwe. I mamy tak, Doom Pipe numer 8. Szok. Szok. Już 8? Prawda? I to mija dokładnie rok, czyli w ciągu 12 miesięcy duet Henryk i Tomasz Kaczkowski wypuścili no 8 komiksów. To jest masakra. Oni psują rynek tym tempem. Tak nie wolno. Następnie mamy niesamowitą, dokręcaną głowę. Mike Mignola, wydawnictwo Kabum. To też Jaranko wiadomo. Owszem. Rotmistrz Polonia, Łukasz Kowalczuk, Łukasz Godlewski, wydawnictwo 23. To jeszcze sobie dzisiaj o tym powiemy. Tak jest. I teraz premiery od Kultury Gniewu, które miały być później w marcu, ale będą na Rumie. No na ważne wydarzenia trzeba robić im premiery. To tak, to prawda. I tutaj... od razu z grubej rury. Rycerz Janek, Jan Mazur, Robert Sienicki, Igor Wolski, Tomasz Grządziela. No ja nie ukrywam, bardzo, bardzo czekam na Rycerza Janka. Bardzo ładnie wyglądają te strony, które pojawiają się w internetach. Następnie od Kultury Gniewu ukaże się Benkart oraz Bajka na końcu świata, tom 5, Odległe krainy. I coś, na co też pewnie dużo osób czekało, czyli przepiękny komiks, jakim jest Judasz. Z rysunkami autorstwa Jakuba Rebelki. Tak jest. Za scenariusz jest odpowiedzialny Jeff Loveness i pamiętam, że to Boom Studios wydało, prawda? Tak, Boom. Boom Studios, no więc... No było jaranko swego czasu i tak wiele osób się zastanawiało. Będzie w Polsce, nie będzie w Polsce? No to będzie w Polsce już lada moment. Mhm. Za niecałe dwa tygodnie. I co my tu jeszcze mamy? Mamy Jagodowy Las, Wesołe Wyprawy. To jest gra RPG dla dzieci. Mhm. Podoba mi się nazwa wydawcy tej gry, Fireball Junior. Cudowna nazwa. Dużego Fireballa to możecie kojarzyć, no bo Łukasz Kołodziej jest jednym z twórców tutaj, a Łukasz Kołodziej też będzie gościem Comic-Conu w Rumi. No i będą z nim warsztaty stworzenia światu. Następnie co mamy? Collected Madness Jacka Tigla oraz Przygoda Jacka Tigla wydane przez Bibliotekę Rumia. Bibliotekę Rumia? Bibliotekę z Rumi. Tak, dokładnie. I następnie mamy Komornik Dusz Miry Morawskiej, Dzieci Stwórcy, tom pierwszy, Hieny i tutaj... Biczuk? Biczak? Gorzej, jak to jest na przykład Bichuck, prawda? No to wtedy byłoby zaskakujące, naprawdę. I Borsucza Familia od Lobotaker. To chyba pamiętam ze Szlamu, nie? Z Lobotakera coś. Mogło być... Coś chyba Wojtek, znany jako Kelen, znany jako Węglowa Pyra, chyba coś kupował tam. No, tak czy siak, no ekstra, tyle premier, znaczy dla mnie nie ekstra, bo tam będę. No, lepiej być, jak nie być, no. No, nie będę się z tym kłócił w żadnym wypadku.
Dobrze. Natomiast tak jak zostało powiedziane, to nie jest jeszcze zamknięta lista premier. Jeszcze coś tam się może ukazać. Wiemy też na pewno, że będzie sklep Atom Comics na miejscu. Można sobie przy składaniu zamówień zaznaczyć opcję z odbiorem na Rumia Comic Con. To nic nie kosztuje wtedy, więc szykuje się naprawdę konkretnie fajna impreza. Natomiast wreszcie, po 2 miesiącach oczekiwania, jak... No już się nie nabijaj to. No, no dobra, ale pojawił się katalog Nonstop Comics na pierwsze półrocze tegoż roku, więc nie będziemy może mówić, co zostało wydane w styczniu i w lutym, bo myślę, że to już wszyscy wiedzą, więc zaczniemy... No, o części nawet dzisiaj powiem, więc... Dokładnie, więc zacznijmy po prostu od rzeczy zapowiedzianych na marzec. I tutaj mamy tak, Porcelana, tom pierwszy, Benjamin Reed oraz Chris Wild Goose. I tutaj ewidentnie mamy takie anglojęzycznie brzmiące nazwiska, a wydawcą oryginału było Delcourt. Delcourt? Delcourt? Nie wiem, no oczywiście z tych francuskich nazw nigdy nie byliśmy za dobrzy. Mhm. Ale ładnie wyglądają te strony przykładowe, które zostały pokazane w katalogu, więc jestem zaintrygowany, opis też całkiem spoko wygląda. Zobaczymy, ponoć bardzo fajna rzecz. To będzie 4 marzec już. 18 marca Andrzej się jara, Headloper. O, tak się jaram, to wielką miłością darzę tą serię. Mhm. 25 marca, trzeci tom Lastmana. To jest ta, o! Marzec będzie fajny, nie? Tak, no. O, i 30 marzec, Giant Days, tom 7, więc tutaj z kolei u mnie jaranko niesamowite, bo kocham tą serię straszliwie. 1 kwiecień, i to nie jest Prima Aprilis, pojawi się PTSD. I to będzie o... No, jak nazwa też może sugerować, o weterance wojennej. I ponoć bardzo mocna rzecz. Tutaj 208 stron, oprawa twarda. Znając Nonstop Comics, to pewnie to wydadzą w jakimś formacie na pół ściany. Więc... A jest nawet napisane. Tak? Gdzie? 155 na 216. O, faktycznie. No, ale to wydaje mi się, że to będzie dość spore. No, nie będzie. 216 to jest 21,6 cm. To jest mniejsze niż amerykański format. Porównałem sobie z kolejną rzeczą, która ukaże się 1 kwietnia, czyli 4 tomem Monstresy. I tutaj się bardzo jaram. Cieszę się, że kolejny tom tej serii się pokaże. 8 kwietnia The Black Holes. Rysunkowo znowu bardzo ładnie to wygląda, nie jest to znana mi rzecz, też wydawnictwo, oryginalnie wydawnictwo Dargaud, na pewno to przekręciłem za każdym razem, kiedy próbowałem to wymówić, więc zobaczymy. Tutaj scenariusz Borja González, rysunki zresztą ta sama osoba, więc wygląda na fajny horror, który będzie do sprawdzenia 8 kwietnia. W maju mamy Odrodzenie, tom 8, tom ostatni zarazem. Wreszcie się uda doprowadzić tą serię do końca. Również tego samego dnia ukaże się komiks Dni, których nie znamy. I gdzie nie ma wpisanego przekładu. No, więc może to jeszcze... Może będzie po francusku. Może jeszcze po prostu nie jest to ustalone do końca. I tutaj... Ale pomysł na serię mi się bardzo podoba, że żyjesz co drugi dzień. I nie wiesz, co się z tobą dzieje w tym jednym dniu pomiędzy. Tak, właśnie kurczę, bardzo pomysłowy jestem, ciekaw, jak to się uda zrealizować. 13 maja, Odyseja Hakima, tom drugi. Jaranko. Dziś będzie coś o pierwszym tomie? Nie, już było. Podobało się, tak? Tak. Okay. Tak. I również 13 maja, tu z kolei ja się straszliwie jaram, 4 tom Deadly Class. Również tego samego dnia pojawi się Mercy, Mirki Andolfo. To jest komiks oryginalnie wydany we Włoszech. Już zawędrował, albo lada moment zawędruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie Image to wyda. No i będzie też... Ładnie wygląda. Będzie też u nas. No jak to u Mirki Andolfo, no ładnie to wygląda, tylko na przykład po Wbrew naturze nie jestem do końca wielkim fanem tego, jak pisze ta autorka. Ale dajmy szansę. 20 maja, Oblivion Song, tom trzeci Roberta Kirkmana. Tutaj takie, nie rozwaliło mnie. No dobra, przechodzimy dalej. Czerwiec, Reszta świata, tom trzeci.
Koda, tom drugi. Mm-hmm. Będzie dziś jeszcze coś o tomie pierwszym. I co my tutaj i jeszcze mamy? Miasto Wyrzutków. Miasto Wyrzutków, więc ten też będzie coś dzisiaj na temat tego, na temat tomu pierwszego. I to jest drugi i ostatni przy okazji. Okej, okay. Nawet na okładce jest napisane. Jeden z dwóch. O, to fajnie, to nie zwróciłem uwagi totalnie. Natomiast na samym końcu tego katalogu pojawia się kilka zapowiedzi na jesień 2020 roku. I tutaj mamy Something is Killing the Children, Jamesa Tyniona, Wertera de Ledery, które wydało Boom Studios i ponoć bardzo fajny komiks. Jest też zapowiedź Die, Kierona Gillena i Stephanie Hans z wydawnictwa Image i z kolei no, to jest tytuł, który zbiera mega dobre opinie w USA przynajmniej. No i mamy też kolejną rzecz Alberto Brecci, czyli Perramus. I tutaj Jaranko też. Ta, no wiadomo, Mistrz Król. Mhm. I to tyle z tegoż katalogu. Co my tutaj mamy dalej? Ktoś został zwolniony z DC. To jest oficjalnie, że zwolniony, czy... No, opuszcza DC Comics. Opuszcza, no właśnie. To jest słowo, które możesz zinterpretować na bardzo, bardzo wiele sposobów. Tak, racja, bo w sumie nie wiadomo, czy sam się zwolnił, czy wykopano go. Plotki sugerują, że raczej go wykopano, ale Dan Didio... Znany jako Dan Didildo. Tak, znany jako Dan Didildo, który od 2002 roku coś robił w DC Comics. Podobno. A od 2010 był bardzo ważnym człowiekiem, który coś tam robił w tym DC Comics. Został, opuścił szeregi wydawnictwa i no jakby nie patrzeć, to jest wielki news, bo... Bo tyle lat, prawda? Tyle lat i dużo, dużo zrobił, niekoniecznie... Najważniejsze w tym, że Dan Didildo prowadził DC, to że nie pisał nic. Jak nic. Znaczy, pisał mniej niż mógł, gdyby nie prowadził. Tak. Bo to, co pisał... Solomon... Grandi. Znaczy, tak naprawdę Solomon Grandi, ja się nabijam za każdym razem, to jest po prostu mega, mega słaby komiks i myślę, że dużo osób z ulicy byś wziął, żeby po prostu ej, ty napisz scenariusz do komiksu i napisałby coś, co prawdopodobnie nie byłoby super, chyba, że akurat byś spotkał kogoś, kto ma do tego talent, ale prawdopodobnie by przewyższyło Solomona Grandiego, który był po prostu mega słabym komiksem. Jedyna rzecz, którą miałem tak naprawdę za złe, Danowi Didio. Znaczy za złe oczywiście, to tylko są zmyślone historie, więc wiadomo. Uh-huh. Ale zepsuł Outsiderów po chyba Dinim, czy Tomasim? Po Tomasim. Po Tomasim. Tak. Tomasi naprawdę z Outsiderów zrobił mega ciekawą drużynę. Dowodzoną przez Alfreda. I te komiksy się naprawdę super czytało. A to, co Didio robił później z nimi, jakby z powrotem ich wywaliło w niebyt. No niestety, tak to było, aczkolwiek... To była taka jedyna seria, którą pamiętam, że on naprawdę zawalił, bo Tomasi wtedy był reanimatorem tych serii. On brał coś i wyprowadzał to na poziom. Wiadomo, czasem lepiej, czasem gorzej, ale mimo wszystko do Tomasiego dalej mam ten sam stosunek teraz. Jak jest jego nazwisko, to spróbuję. Bierę, no. No, nie zawsze to jest wiadomo. Co zrobił? Wiesz, Tomasi ma tak dużą moc oddziaływania na niektóre serie, że przynajmniej tak mi się wydaje, że mało kto pamięta, że Green Lantern Corps się w ogóle nie, on tego nie pisał od początku. No nie. No tam na początku Dave Gibbons pisał scenariusza, a jednak kojarzy się głównie tą serię dzięki Peterowi Tomasiemu, który tam zaczął naprawdę czynić fajne rzeczy, które moim zdaniem niczym nie ustępowały George Jonesowi. Który... Nie, bo to było idealne połączenie, bo to chyba wychodziło, że był tydzień przerwy pomiędzy tymi seriami, prawda? Wychodziło i Zielona Latarnia, przerwa i Core i przerwa i znowu Zielona Latarnia, nie? I wtedy miałeś cały czas mnóstwo fajnej treści z Zieloną Latarnią. Bo bardzo lubię Ran Jonesa, oczywiście w Zielonej Latarni, bo był super taki hollywoodzki, nie? Ale fajnie się to czytało. A z Tomasim to, co robił z Green Lantern Corps, też mi się bardzo dobrze czytało. I to, jak ważny tam był Kilowog w tych opowieściach, ekstra to było. No i właśnie pamiętam, że Outsiderzy... Znaczy, ja powiem szczerze, że jedyne, co mi się w Outsiderach podobało od Dana Didio, tak bez beki, że mi się podobało, to był całkiem fajny tie-in do Blackest Night.
Bo oczywiście w tych tajinach... Tak, no dobra, to rzeczywiście był fajny. W tych tajinach we wszystkich możliwych seriach schemat opowieści był ten sam. Ktoś zmartwychwstał i trzeba było się z nim trzaskać, nie? I to była z reguły jakaś bliska postać dla danego bohatera, dla danej grupy. W Outsiderach Dana Didio została wskrzeszona Tereża. I pomijając fakt, że to była po prostu kolejna naparzanka z czarnym latarnikiem, to jednak podobało mi się to, że u Didio to było trochę więcej tego niż o, ktoś zmartwychwstał, idziemy się łupać, tylko później tam pamiętam ten Gio Force on to przeżywał, bo to była jego siostra i tego i... No, było to bardziej ale emocjonalne. Ale to był jedyny wątek, tak, który mu fajnie wyszedł. No i odkopał Freight Traina i nie wiem, do dziś nie wiem po co. Ale teraz tak mi wpadło odnośnie tainów, chyba z tych eventów DC, które były najfajniejszymi tainami cieszył się Flashpoint. No, tam były ekstra tainy. Najlepsze było to, że Clayface był jakby trochę piratem, trochę rybakiem i chodził w tej takiej pomarańczowej, nie pamiętam czy pomarańczowej, ale w tej czapce dokerce, tej co się do półgłowy zakłada. Ekstra to było. No. Sama historia też fajna, ale Clayface w czapce był najlepszą rzeczą, jaka tam była. Tak. I Kalisz był na pustyni i w ogóle dużo rzeczy się tam działo, ale... Deadman and Flying Graysons to tak było? Tak jest. No, no. To był ten... I pamiętam, kurczę, tam dużo było fajnych eventów. Oczywiście ten Batmanowy... Vengeance. Tak, Batman Vengeance był super. A to Azarel opisał, nie? Tak, i resorysował. I chyba nawet się w Polsce ukazało. W jakimś tam stopniu. Przechodząc dalej. Dan Didio po tych 18 latach rządzenia, dzielenia, przeprowadzenia różnych dziwnych eksperymentów, bardziej bądź mniej udanych, ja osobiście uważam, że jako marketingowo to na przykład takie New 50 tu jednak dużo dało DC. To, że tam się wiele rzeczy porąbało z timeline'em i w ogóle z przejściem z Flashpointu do... No, ale trochę ze Sryline'em po prostu. To tak. Nigdy się nie trzymało kupy, tylko teraz się po prostu jeszcze mniej trzymało kupy. Tak, ale wiesz, na przykład chodzi mi o te takie motywy, że Batman działa 5 lat, a miał już 4 Robinów i trochę tego, nie? Jeden na rok to. No, to trochę tak jakoś, wiesz, przemiał był ostry. No. Odrodzenie, DCU, teraz były plany, znaczy dalej są plany wobec tego tajemniczego całego 5G i też widziałem jakieś pogłoski dotyczące tego, że górze się nie podoba pomysł na 5G i dlatego Didio mógł stracić pracę, ale to są wszystko pogłoski. W Polsce też były protesty przeciwko 5G. Tak jest, dokładnie. Ale to chyba takie niezbyt głośne, bo Ameryka się nie przejęła. Plany DC Comics jak były, tak dalej są. Bardziej mi chodziło o sieć komórkową. Tak, wiem. A dobra, sorry. Wiem, oczywiście. No, ta nazwa jest taka może trochę niefortunna. Ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Był taki dni. Zespół 5G, pamiętasz? Duże P tam był. 5G, dzisiaj złapię cię. Nie. Polecam sobie znaleźć 5G albo Cinku G. Okej, dobra. No, duża zagadka jest taka, po pierwsze, kto zastąpi Dana Didio, bo Jim Lee na przykład został, on nie został wykopany, więc kto wie, czy go tam znowu nie awansują. Wtedy byśmy raczej na pewno mieli do czynienia z kontynuacją polityki wydawniczej, przynajmniej tak sądzę, chociaż z drugiej strony może Jim Lee jest bardziej do przygniecenia przez górę, czy coś takiego, że co mu tam powiedzą, to on zrobi. Przez górę rozumiesz Warner. Tak. Mhm. Tych najwyższych tam w DC. No, myślę, że kolejne tygodnie dadzą nam jakieś odpowiedzi, bo jeżeli na przykład okrakiem się zaczną wycofywać z jakichś pomysłów, to wtedy będziemy już wiedzieć nieco więcej, dlaczego Dan Didio mógł zostać zwolniony. Mhm. Ja się z pewnością będę temu przyglądał. Jakoś mocniej trzymam kciuki za to, żeby przypadkiem nikt nie zaorał DC Kids. Tak. I ja oczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym albo może stać się wszystko lepsze, albo może stać się zdecydowanie gorsze, nie? I na przykład jest szansa, że coś się zacznie rozwijać, bo DC jest ekstremalnie do tyłu ze wszystkim. Jeśli chodzi o elektroniczne wersje, jeśli chodzi o to, że Marvel ma swój ten Marvel Bio... Unlimited? Tak, dokładnie. A z DC zawsze było ciężko o wszystko, tak naprawdę.
mają moje ulubione postacie ze wszystkich komiksów superbohaterskich. I lubię te komiksy, ale jakby samo podejście wydawnictwa jest takie trochę przedpotopowe. W sensie albo idziesz do przodu, albo zostajesz i o tobie zapomną, nie? I gdyby nie pozycja DC i Batman, wiadomo, czy obecnie Wonder Woman, to myślę, że już mogłoby... No, mówię jakby w świadomości, nie, w żadnym wypadku nie mówię o sprzedaży komiksu i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jakby to nastawienie takie, wiesz, Disneyowe, które w Marvelu tam trochę przeforsowali, nie? Że pieniążek itd. itp. Mam nadzieję, że w DC nie... Chociaż też tak w sumie tam. Oni wszyscy ale są nie do aż tak, ale nie. No nie aż tak. Mam nadzieję, że... Nie znajdziesz w DC komiksu, który ma 80 wariantów okładkowych pierwszego numeru i restartowany jest 3 razy. Czekaj, 80... Moglibyśmy się zastanawiać nad tym Justice League? No, czy nie osiągnęło tych 80? Dobrze, tylko to chodzi ale mi... to raz było. Chodzi mi o to, że... Dobra, znajdziesz komiksy w DC, które mają dużo wariantów, ale nie tak dużo i nie tak często, jak Marvel to robi. Marvel nawet Black Cat, zeszyt pierwszy, czyli serię, która nikogo nie obchodzi, wydał w tylu wariantach, że ten komiks się naprawdę zarąbiście sprzedał. A drugi numer zaliczył 90% spadku sprzedaży, więc o co chodzi? Może był znowu w jakimś boksie? Nie był w boksie, po prostu miał miliard okładek. No więc tak, będziemy się przyglądać, co tam Dan Didio wymyślił. Natomiast rzućmy sobie okiem na taką rzecz, za którą stoją nazwiska, których ja się boję w ogóle czytać. Co my tutaj mamy? Co, Mata Kainta się boisz czytać? Dimesh Shamdasani, Hunter Gorinson, Warren Simmons oraz Joshua Jones to są ludzie, którzy założyli wydawnictwo Bad Idea, po polsku Zły Pomysł. Jestem bardzo ciekaw i będę się przyglądał temu, jak to wydawnictwo będzie funkcjonowało, ponieważ oni mają bardzo nietypowe, bardzo dziwne jak na dzisiejsze standardy oczywiście, podejście do tego, jak będą publikować komiksy. Ponieważ będą to komiksy tylko w wersji papierowej, bez wersji cyfrowej. Nie będzie wydań zbiorczych. Nie będzie wariantów okładkowych. Jedna sztuka na klienta, to tam zostało wytłumaczone w tekście, który przeczytałem, że po prostu przychodząc do sklepu nie zamówisz sobie 10 kopii, tylko dostaniesz maksymalnie jedną. I początkowo przynajmniej komiksy te będą dostępne z pominięciem Diamond Comics, największego dystrybutora komiksów w USA i nie wiem czy nie na świecie też, w 20 sklepach na terenie USA. Na początek tylko tyle. I tutaj przyciągnięto kilka nazwisk, które no naprawdę robią wrażenie, bo pierwszą serią ma być Eniac, autorstwa Mata Kainta oraz z rysunkami Daga Brightwaita, czyli duetu, który drugi tom Exo Manuara zrobił od wydawnictwa Kabum. Z kolei kolejną rzeczą wydaną przez Bad Idea ma być komiks o nazwie Megalith. I tutaj będzie pisał i rysował jednocześnie Luis La Rosa. On też w Valiancie coś zrobił. Zresztą ogólnie to wydawnictwo założyli ludzie, którzy pracowali w Valiancie jeszcze do niedawna. Tutaj jest kilka projektów, które niedługo zostaną ogłoszone, ale podano nazwiska twórców, którzy będą się udzielali w tym wydawnictwie. I mamy tutaj m.in. Marguerite Bennett, Joshua Dysart, Jody Hauser, Jeff Lemire wszędzie jest, Peter Milligan, Robert Venditti, Zeb Wells, więc naprawdę fajne nazwiska. No i kurczę, będę się przyglądał, jak to wydawnictwo sobie poradzi, bo na przykład niedawno, zresztą na Facebooku było to u nas podlinkowane, na przykład redaktor naczelny, wydawca wydawnictwa Boom Studios tak dość mocno się żalił na temat tego, jak wygląda rynek komiksowy w USA. On tam, prawdę powiedziawszy, niewiele odkrywczych rzeczy powiedział. Po prostu stwierdził to, powiedział głośno to, o czym było już dawno wiadomo. Ale wygląda na to, że ten rynek komiksowy w USA to jest naprawdę coraz cięższe miejsce do sprzedawania komiksów, że jest coraz trudniej. I koniec końców może być tak, że to się rypnie. A jak się rypnie, to będzie powtórka z lat 90.
gdzie było krucho w pewnym momencie, jeśli chodzi o komiksiki. Co prawda raczej nie powinno być powtórki w stylu Marvel znowu bankrutuje, bo Marvel tam myszkami sypnie pieniądze i wszystko się będzie kręciło. Wtedy tak nie można, wtedy tak nie mieli okazji być tacy pewni, pewni siebie. No ale może się zdarzyć tak, że no, wydawnictwa będą miały ogromne trudności i być może nie dla wszystkich się to skończy po prostu dobrze. Więc czy takie... Współczuję oczywiście wydawnictwom, które robią dobre rzeczy, które się nie sprzedają, nie? Bo to jest chyba zawsze najsmutniejsze. Natomiast patrząc na to, jak... Ty sobie śledzisz te wyniki sprzedaży, prawda? No, staram się. Jak sobie zobaczysz, że no w sumie tylko ta dwójka tak sra tymi komiksami, nie? Tak. Jest mnóstwo niepotrzebnych serii i jakby to przyzwyczajanie ludzi i może nie przyzwyczajanie ludzi, ale wymuszanie na twórcach jakby serializowania wszystkich swoich serii, no bardzo często wpływa na ich jakość, nie? I to wszystko jest takie, jakieś ładne określenie, pomóż mi znaleźć, memłate. Tak? Byle jakie? Byle jakie, nie byle jakie, wiesz, już jest papką, nie? Ale niestety ta papka się sprzedaje wciąż. Jasne, że się sprzedaje, no ale wiesz, harlekiny też się sprzedawały, tak, bo były. Tylko jak wspomniałeś o tych listach sprzedaży, które ja sobie obserwuję, no to przykładowo od paru miesięcy jest tak, że jak masz czołową setkę zestawienia Diamonda, to rzeczy nie Marvel i nie DC, to tam w tej setce jest może z 5-6 pozycji, no dobra, może coś około 10, ale 90 pozostałych pozycji to masz tylko Marvel, DC, Marvel, DC, przy czym tego Marvela jest dużo, dużo więcej, bo oni jednak mają 44% rynku, coś koło tego, różnie to bywa, od 40 do 50, DC ma tam powiedzmy między 20 a 30, czasem troszeczkę więcej jak 30, więc można powiedzieć, że te dwa wydawnictwa tak na dobrą sprawę mają 3/4 rynku. Mhm. Dzięki temu, przez to też takie taśmociągi tam lecą, właśnie jakieś serie z postaciami, które nie zasługują koniecznie na swoją serię, ale sprzeda się. Damy 5 wariantów, z czego jeden w wersji ratio tam 1/100, drugi 1/1000 i kolekcjonerzy przyjdą, się sprzeda. Znaczy wiesz, kolekcjonerzy zawsze przyjdą. Bardziej chodzi mi o to, że to niech robią miniserie, czy coś takiego, a nie oszukują się od razu. Bo zobacz, co się dzieje, jak ci artyści dostają miniserie. Pomijając to, że Mike Mignola, Król i tak dalej, wydawał to, co chciał i były zamknięte historie, prawda? I ten Hellboy wychodził przez lata i zawsze jak wychodził Hellboy, to było wydarzenie, bo to jednak, wiesz, jest marka. To tak jak wielokrotnie w grach jest na przykład, jak Rockstar wydaje grę, to nieważne. To jest gra od Rockstara. Będzie, wiesz, dopracowana, będzie super, nie? Nie trzaskają FIFA co roku. Czy tam... Co jeszcze tak wychodziło regularnie? Assassin's Creed przez pewien czas wychodził co roku. Call of Duty. Call of Duty dla fabuły w dzień premiery 279. No. Tak czy siak. Zobacz, jak wiesz, na przykład wyszedł, jak Tom King zrobił Mr. Miracle w DC, zamkniętą historię, nie? Jak zrobił Visiona w Marvelu. I to były super mega kozaki. I dostały nagrody i tak dalej. Omega Man też było spoko. No. Chociażby. Wiem, że ważna jest sprzedaż i zarabianie pieniędzy, bo to są duże firmy, nad którymi stoją duzi ludzie, którzy prawdopodobnie nie mają serc i dusz. Ale fajnie by było, gdyby było więcej dobrych rzeczy i to, na co narzekamy wielokrotnie z newsami. Jest jakiś Comic-Con, pewnie się dzieje ekstremalnie dużo ciekawych rzeczy. I na przykład nie masz pojęcia o tym, że NoBro wydało komiks, gdzie na okładce Horus kopie Seta w jajca. I jest to przedstawienie panteonu egipskich bóstw. Muszę sobie zamówić ten komiks. Dlatego, że wszystko jest zdominowane przez Marvela i DC. I wiesz, i to, ile rzeczy się marnuje, to musi być masakra. Chciałbym kiedyś porozmawiać z kimś, kto całkowicie ogarnia rynek francuski, żeby się dowiedzieć, czy komiksy frankofońskie mają ten sam problem, co komiksy amerykańskie w Stanach. No ja słyszałem, że we Francji, w Belgii, właśnie w krajach frankofońskich, że też wydaje się masę szrotu. No, jako że u nas to trafia takie dość mocno przefiltrowane, to jest spoko. Tylko, że u nas w Polsce przefiltrowany frankofon się
się sprzeda, okej. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy z Marvela i DC, to każde gówno się sprzeda. Z Batmanem to się sprzeda dwukrotnie. No tak samo wiesz ze Spider-Manem czy z Deadpoolem, bo... Po Deadpool. Co jest zrozumiałe, nie? No. Mhm. Ciekawe, czy Ptaki Nocy się sprzedadzą. Trzymam kciuki, bo to jest bardzo fajny komik. Mhm. No ale wiesz, kobiety... Fuj. Ach, dobra, o tym, co się dzieje wokół Ptaków Nocy, może nie będziemy mówić. Aczkolwiek gdzieś tam mi mignęło, że obliczono w negatywnych recenzjach, jaki jest procent mężczyzn, a jaki jest procent kobiet. Na IMDb, zdaje się. No i okazuje się, że te najniższe oceny dla filmu 92% to mężczyzn. Powiem ci, stary, że żeby... Szok. A, dobra, to jest żenujące po prostu. Jak cię coś ciśnie w siurka i w mózg, to idź do lekarza, czy coś takiego. To jest tylko film. A skoro jesteśmy już przy ekranie... Dobrze, że nie przy ciśnięciu. Dokładnie. Skoro jesteśmy już przy ekranie, przejdźmy z dużego na mały, ponieważ dwa seriale na Netflixie się ostatnio pojawiły. O jednym już było wspominane w którymś z poprzednich odcinków. No ale tak, mamy dwie adaptacje komiksów od IDW. Miało być, a chyba nie było. Co miało być? Nie, o October Faction wspomniałem. To Resident Alien? Czy... O October Faction wspomniałem na pewno dwa odcinki temu. Tak. Dobra, w zeszłym odcinku miało coś być, bo pamiętam, że miniaturkę rozwaliłeś. Tak. Tak. Tylko nie pamiętam, co to było. Tak mogło być. Natomiast Andrzej sobie obejrzał kilka odcinków Lock and Key. Tak. Ja sobie obejrzałem... Nie wiem ile. Czekaj, nie wiem ile to ma odcinków. 10 odcinków. Ja jestem na to pół. Ja jestem po trzecim. I na razie jakoś nie mam ochoty dalej w to brnąć. Nie dlatego, że mi się serial nie podoba, tylko dlatego, że komiks mi się podobał dużo, dużo bardziej niż początek serialu. No ale skoro ty jesteś dalej, to może ty... To ja od razu powiem. Jeśli ktoś lubi komiks, znaczy Lock and Key jest takim komiksem, którego tak naprawdę ciężko nie lubić, bo jest takim... No, jest dla mnie tak samo ważne, jak na przykład Lucyfer był. I myślę, że można powiedzieć, że klimatycznie podobny? Trochę jest takiego okultyzmu, magii we współczesnym świecie, bardzo fajnie osadzone, dość mroczne i tak dalej. I właśnie, dość mroczne. I Lock and Key jest świetną serią, wydaną w Polsce zresztą przez Taurusa. Nie wiem, czy dalej dostępną. Były dzisiaj na Niech Żyje Komiks. Wszystkie? Chyba wszystkie tomy. No, to ekstra. No to śpieszcie się kupować Lock and Key, bo rzeczy z Netflixa się szybko wyprzedają. Trzymam kciuki, Kuba, żeby ci się też wyprzedały, żeby się wam wyprzedały Umbrella Academy. Tak czy siak? Andrzej, pan. Jeśli chodzi o Lock and Key, to komiks jest super, jest bardzo mroczny i nie siadajcie do serialu z założeniem, że to jest ekranizacja tego komiksu. Bo jeśli miałbym określić to, jak według mnie mógł powstać ten serial, to było w stylu, przeczytałem taki komiks o dzieciakach, które są w domu i tam są magiczne klucze, które mogą robić różne rzeczy. I ktoś powiedział do tych, którzy adaptują scenariusz, coś w stylu, zrób tak, żeby to było konkurencją dla Sabriny. Zrób, żebyśmy sprzedali to tym samym ludziom, co Sabrinę. I tak jest. Tak, tak. To jest nastoletnia... Serial jest bardzo kids friendly, bym powiedział. Tak, chociaż są takie... Widziałeś już scenę z metrem? Tak, tak, widziałem. Tak, tam... Tak, to było takie ło, ale nie było tam krwawo. Nie, ale było strasznie, prawda? Mhm. Jakby w ten fajny sposób. Straszności. Mi się podoba, ale nie traktuję tego, żeby to było zekranizowane Lock and Key. To jest wykorzystany pomysł na Lock and Key w postaci serialu dla nastolatków. Postacie się w sumie zgadzają. Tak, no. Ale już ich zachowania może nie do końca. Nie do końca. Bo to też jestem, tak jak mówię, co prawda jestem dopiero po trzech odcinkach, ale już widać gołym okiem, że na przykład matka głównych bohaterów... Oj, bardzo się różni. Dokładnie, no to jest... Imię, nazwisko się zgadza, reszta... cała reszta została odarta z komiksowego pierwowzoru. Ja często mówię, że ja nie jestem fanem robienia dokładnych adaptacji, ekranizacji, bo... Jak ekranizujesz, to dokładnie. Mhm.
adaptujesz, to masz postać. Dobra, to racja. Bo tam jest chyba based on, tak, a nie adapted from. Mhm. Tak jest. W każdym razie to powiem tak, że jestem fanem tego, coś takiego, jak zrobili przy serialu The Boys. Że są założenia komiksu, owszem, ale skręcasz tego 45 stopni. Tak, historia może idzie zupełnie inaczej. No. I tutaj w Lock and Key czysto teoretycznie też tak jest. Tylko, że o ile Boysi się podobali, bo było takie to pomysłowe, całkiem świeże, fajne, zabawne, krwawe, akcja, humor i generalnie fajnie zagrane, tak Lock and Key ani nie jest jakieś wciągające mocno. Tu bym się nie zgodził. Znaczy, kwestia jak bardzo oryginał siedzi ci w głowie. Znaczy, mówię o sobie z perspektywy osoby, która przez, ponad tydzień obejrzała 3 odcinki, jakoś nie chce mi się dalej. No ja tak jeden dziennie, mniej więcej, 1-2 może i jest okej. Okay. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły serial na pewno. Oczywiście nie dorównuje komiksowemu oryginałowi, ale jeśli zachęci ludzi do kupowania tego komiksu, to już ekstra. Znaczy, mogą się trochę zdziwić, jak go będą czytać. Ale to znaczy, wiesz, jeśli chodzi o zmienienie trochę tego, to pamiętasz, jak się Umbrella Academy różni od oryginału? Mhm. Już sam początek, przecież nie ma wieży Eiffla i zombie Eiffla. Tak, tak, tak. No ale Umbrella Academy też wybrnęło z tych zmian, przynajmniej zobacz więcej odcinków. Tak mi się podobało, natomiast no, Lock and Key na razie nie zachęciło mnie po prostu do tego, żeby dać temu serialowi jakąś większą szansę. Natomiast to, co muszę powiedzieć na pewno, zwłaszcza w porównaniu do October Faction, o którym zaraz coś tam powiem, widać budżet w tym serialu. Bo w October Faction to się nieraz po prostu czułem jakby... Nie widać budżet. Jakby Power Rangers, ekipa od Power Rangers kręciła serial taki bardziej na serio. Natomiast w Lock and Key widać, że i efekty lepsze, i ta scenografia, ten dom mi się w ogóle podoba, jak został przedstawiony, ale ja lubię straszne domy w strasznych serialach, nawet jeżeli Lock and Key nie jest ogień straszny. Jest bardzo ładnie zanimowany. Ciekawe w ogóle, czy był też używany prawdziwy. Tam w paru odcinkach ten ogień będzie się... Mhm. Częściej powiem. Tak, widziałem odcinek, gdzie był taki płomienny krąg, to ewidentnie to nie był prawdziwy ogień. No ale ładnie wyglądał. Tak, no ale zobacz też, ile jest roboty ze światłem, żeby wiesz, ktoś stoi przy ogniu, którego nie ma, ale jest tak oświetlony, bo postprodukcji niby można w kolorystyce, ale dużo pracy. Mhm. To jednak lampy musiały być takie, które imitują, wiesz, ten flicker, nie? Z ognia. Oczywiście da się to zrobić jednym pudełkiem, ale tak czy siak dużo dbałości o detale. Nie jest tak, że coś odstaje od tych efektów. To jest chyba najsmutniejsze, jak wiesz, masz efekt i widać, że to jest taki jak JPEGa z białym tyłem wkleisz po prostu na obrazek, twierdzisz, że tak było. Dobrze, no to, więc Lock and Key... Ja sobie jeszcze dojadę do końca, prędzej czy później, tego serialu. Natomiast October Faction sobie przerobiłem całe i czuję, jakbym zmarnował jednak te parę godzin. Wspominałem w podcaście, tak chyba byłem po jednym czy po dwóch odcinkach tego serialu. No i generalnie fabuła polega na tym, że mamy znowu rodzinę, znowu wielki, straszny dom. Tylko, że tutaj ojciec i matka są łowcami potworów, mają bliźniaków, mają dzieci, bliźniaki w wieku takim licealnym. No i generalnie historia polega na tym, że ci rodzice robią tam swoje, a okazuje się, że dzieciaki też mają jakieś tam swoje moce. Prawdopodobnie są wiedźmami. Jest jakiś męski odpowiednik wiedźmy? Wiedźmin? Czarownik? Wiedźm. No w każdym razie mają magiczne moce, które coś tam potrafią robić. Tutaj nie będę jakoś szczególnie mocno spoilerował. No i od mniej więcej 6-7 odcinka tam intryga tak zaczyna coraz szersze kręgi zataczać i dowiadujemy się więcej o organizacji, dla której pracują główni bohaterowie. Cały czas dostajemy flashbacki z ich przeszłości. Generalnie historia ma jakiś tam sens, ale w tym serialu po prostu nie podobało mi się prawie wszystko, bo i
Główni bohaterowie są pisani fatalnie. Dzieci, te bliźniaki są pisani jeszcze gorzej. Po prostu to jest najgorsza high school drama, jaką po prostu można sobie wyobrazić, jeszcze z wątkiem paranormalnym i obowiązkowym wątkiem homoseksualnym, bo Netflix. Ostatnio mnie to zaczęło trochę kłuć w oczy, że oni faktycznie tak strasznie mocno wpychają te wątki chyba we wszystko. No, zwłaszcza jak są źle poprowadzone, tak jak October Faction. To... Każdy źle poprowadzony wątek jest, wiesz, jest smutny. Mhm. Nieważne o czym by był. Bo kurczę, oglądałeś tego Mesjasza z Netflix? Nie. A, no tam też się taki wątek... No, a dobra, nieważne. W każdym razie, no high school drama na najgorszym możliwym poziomie, postacie są tak obezwładniająco głupie i to wszystkie po kolei, że to się w głowie nie mieści. Zaraz podam taki przykład jednej sceny, która po prostu tak totalnie razi głupotą, że masakra. Kostiumy tych potworów są żenujące. W ogóle rozwiązanie pierwszego wątku sezonu, bo tam się kończy ten sezon cliffhangerem, więc prawdopodobnie coś tam kminią nad kolejnymi sezonami, zobaczymy czy będzie. No taki strasznie naiwny, ale najbardziej rozwaliła mnie i to był ten moment, w którym naprawdę zacząłem żałować, że ten serial tak długo oglądałem, że w ogóle nie rzuciłem go po czwartym czy piątym odcinku. W odcinku przedostatnim była scena, tutaj być może, uwaga, lekki spoiler, gdzie wiedźma, która przez większość serialu wydawała się być główną złą, ale w sumie nie była, mieszkała sobie w takiej wiosce, gdzie mieszkali właśnie ludzie, znaczy nie ludzie, stwory. No i do tej wioski wjechała ekipa tej firmy, w której pracowali główni bohaterowie, razem zresztą z nimi w wersji młodszej, no i rozpoczęli regularną rzeź. I dostajemy taką scenę, gdzie ta wiedźma tam wybiega z lasu, będąc w zaawansowanej ciąży, chodzi sobie po tym mieście w momencie, gdy wokół niej latają ci żołnierze i strzelają do wszystkiego, co się rusza, ale nie do niej, bo nie. I ona sobie idzie, nie wiem, pomaga rannym, gdzieś tam przechodzi obok tych żołnierzy, coś tam do nich mówi, później wchodzi do budynku, rodzi dziecko, idzie do drugiego budynku, i generalnie, wiesz, nie niepokojona przez nikogo. I to było takie, kurde, to jest głupie po prostu. W pewnym momencie dopiero ci oczywiście główni bohaterowie ją tam odnajdują. Znaczy te urodzone przez nią dzieci. Ach, nie, no, naprawdę takie nagromadzenie głupot tam się w tej scenie narodziło, że to aż żal gadać. I komiks był spoko, a ten serial jest po prostu... Im dalej w las, tym coraz gorszy. I o ile miał jeszcze jakieś na samym początku, tam już widać było, że pewne rzeczy są raczej kiepskawe, ale miało się nadzieję, że im dalej, tym to się jakoś rozwiąże w dobry sposób, ale nie, ten serial po prostu jest zły. Mhm. Jest zły i kończy się idiotycznie, z tyle głupich wątków tam, te postacie są, jakby im się mózgi powyłączały w niektórych scenach. Jest taki motyw kwarantanny. W 8, w 9, w 10 odcinku, no to jakby naprawdę tak wyglądała kwarantanna, to już byśmy wszyscy zginęli na pierwszą lepszą epidemię. No by nie. Masakra. No nie polecam. Don't October Dead Open Inside. Tak, nie polecam. October Faction zdecydowanie. Jak już to komiks, który na Comixology jest i jest naprawdę całkiem przyjemny. Serial jest po prostu beznadziejny. Nie polecam. Przejdźmy do komiksików. Tak. Przejdziemy sobie, opowiemy razem o komiksie, który się nazywa... Prison Pit, tom drugi, od wydawnictwa Słowobraz. Jedna z premier złotokurczacznych. Tak. To jest Łukasz Kowalczuk przedstawia? Niewykluczone. Tak. Tak. Więc mamy drugi tom przygód naszego wesołego barbarzyńcy. Jak on ma na imię? Kanibal. Aha. Bez nazwiska. Dobrze, na razie bez nazwiska. I mamy co? Pierwszy tom był żółty. Obrzydliwą jazdą bez trzymanki, totalną rozpierduchą z mega obrzydliwymi, ale bardzo pomysłowymi ideami, które się tam pojawiały. Zdecydowanie te 18+, które mamy na tyle okładki, jest tam jak najbardziej zasłużone. No i co możemy powiedzieć o tomie drugim? Oprócz tego, że panoramka jest. A, rzeczywiście. Jest tego więcej. Jest więcej obrzydliwości.
Na początku myślałem, że będzie mniej seksualnej obrzydliwości, ale potem się zdziwiłem. Zdecydowanie. Tak czy siak, no to jest... Jeśli wam się nie podobał pierwszy tom, to po drugi na pewno nie sięgniecie. Jest więcej, mocniej. Zdecydowanie mocniej. Chyba jest mniej tekstów, które mnie aż tak... Znaczy, przy całości się... rysunkowo się strasznie oczywiście przy tym uśmiałem. Jedynce mnie strasznie rozbawiały tytuły rozdziałów. Tutaj chyba... Przepane. I właśnie. A później jeszcze bardziej, czy coś takiego? Mhm. Nie, mega. Tak? Tak czy siak. Co by się nie działo? No, zostajemy z kolejnym cliffhangerem na koniec. Zobaczymy, co się stanie w tomach kolejnych. Mamy małą galerię dodatkowych prac dorysowanych do Prison Pita. Mamy wstęp Łukasza Kowalczuka. Tak, mamy wstęp Łukasza Kowalczuka. Bardzo fajny, swoją drogą. I co? I ciekawą historię. Tylko, że ta historia jest taka, że nie należy jej specjalnie analizować. Musimy przyjąć to, co daje nam autor. Coś, co jest absurdalne, strasznie brutalne, jeszcze straszniej wulgarne. I dużo osób może się poczuć zniesmaczonym, to myślę, że na pewno. Ewentualnie urażonym, czy coś. I te osoby nie powinny sięgać po ten komiks. Tak. To jest fest porąbany. Ja ze swojej strony powiem tak, że Prison Pit jest dla mnie takim komiksem, który idealnie spełnia definicję komiksu na kibel / komiksu na działeczkę. To bardzo. Tak? Już na pierwszym kadrze. Tylko, że pierwszy tom był totalną rozpierduchą, tak jak wspomniałem, taką obrzydliwą, ale i pomysłową zarazem. W drugim tomie mamy dokładnie to samo, tylko że bardziej. I po trzecim tomie oczekuję tego, że może nie będzie znowu podkręcone jeszcze bardziej tempo poziom obrzydliwości i po prostu wszystko to, co mieliśmy już w drugim tomie, tylko chciałbym, żeby ta seria też się trochę ruszyła w jakimś ociupinkę innym kierunku, bo mimo wszystko wierzę w to, że jest tam więcej fabuły niż na razie sugerują oba tomy. Z tego, co słyszałem, faktycznie coś potem się zaczyna dziać takiego bardziej fabularnego niż otrzymaliśmy w tych dwóch tomach. Ja powiem tak, że te dwa tomy mi się podobały, i pierwszy, i drugi, na swój chory, obrzydliwy sposób mi się jak najbardziej podobały, tylko mam po prostu, mam wrażenie, że w pięciu, jeżeli to się, to co mieliśmy w dwóch tomach się rozciągnie na tomów powiedzmy pięć, to już może mi się to znudzić w pewnym momencie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeżeli chodzi o... No tak, to znaczy na pewno to nie jest komiks, który mógłbym czytać ciągiem. I fajnie, że te tomy wychodzą co jakiś czas, bo jakbym, wiesz, jechał tom za tomem, to na pewno bym się tym znudził dość szybko. Ale w odstępach czasu jest okej. No i co? No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeśli chodzi o ten drugi tom, to mamy tak jak w przypadku pierwszego, twarda oprawa, taki nieco mniejszy formacik, tłumaczenie Łukasza Kowalczuka. Bardzo fajne, pomysłowe. Podobają się onomatopeje? Pewnie. O tak, oczywiście. Ja onomatopeje jestem wielkim fanem, a tych, które są tutaj, jeszcze bardziej. Cieszę się, że szlag jest użyty jako mocne uderzenie o ziemię. Ślurk i tego typu rzeczy. No tak, jako że sobie od jakiegoś czasu patrzymy na to, czy komiksy, o których mówimy, mają jakieś opinie na sklepie Gildia, który słynie z opinii najróżniejszych, no to informujemy, że jak najbardziej jest opinia i to jest całkiem bardzo pozytywna opinia, z którą ja się jak najbardziej zgadzam. Druga księga nawet mnie bardziej obrzydziła od pierwszej, plus dla autora, więc ja się pod tym jestem w stanie podpisać jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, chciałbym, żeby nie cała seria wyglądała tak jak te pierwsze dwa naprawdę fajne, pomysłowo obrzydliwe tomy. Chciałbym, żeby było tam ociupinkę więcej. Czy będzie? Zobaczymy już niedługo. Ponoć trójka jeszcze w tym roku się szykuje. Ekstra. Oby tak było. Natomiast co? Mamy kolejny komiks od wydawnictwa 23. Tak, dostaliśmy przedpremierowo egzemplarz recenzencki w wersji cyfrowej. Bardzo dziękujemy za udostępnienie oczywiście. I jest to Rotmistrz Polonia,
autorami są Łukasz Kowalczuk oraz Łukasz Godlewski. I co możemy powiedzieć o Rotmistrzu Polonia? Mamy tu parę rzeczy. Mamy bardzo fajny wstęp. Tak. Który musicie przeczytać bardzo dokładnie, jeśli komiks będziecie mieli w ręce. To jest dość... To ukaże się w dość niskim nakładzie, więc będziecie musieli sobie na to polować. Cena okładkowa jest tam chyba... Nie pamiętam, czy cena okładkowa, czy cena festiwalowa w Rumi, gdzie będzie premiera komiksu, to jest 45 zł. I na początku mamy wstępniak. Taka jest cena na przedsprzedaży na Gildii również. A, no to widzisz. Premiera 10 marca. W Gildii. Tak jest, we Gildii. Natomiast wcześniej w Rumi. Nie żeby 3 dni, ale tak czy siak jest to trochę czasu. I później mamy oczywiście komiks o Rotmistrzu Polonia polskim, superbohaterze obdarzonym nadludzką siłą. I tym razem, tak jak możecie też sądzić po okładce, co sądzisz o okładce, Krzywo? Okładka mi się bardzo podoba, tutaj Spell. Tak, Spell jest autorem okładki. I Szabelka jest spoko. Szabelka jest spoko i jak się możecie domyślić, walczy z najgroźniejszymi przeciwnikami, jacy mogą istnieć, mianowicie z reptylianami. Świetnie pokazane bójki, bardzo zabawna historia, bardzo fajna, palpowa historia tutaj została dostarczona. Bardzo ładnie narysowana, te cienie mi się podobają, nie ma tam oczywiście też, nie ma koloru. Więc wszystko rozbija się w czerni i bieli, ale to, że dzieje się w Polsce, to są jak nasze kolory, można powiedzieć. Fajna młódzka, bardzo mi się podoba to, co jest tutaj. Brakuje mi słowa, Krzychu, pomóż. Jak coś jest konspiracją. Ta wielka konspiracja, która jest w tle zrobiona. To tym też mega jaranko. I mam nadzieję, że będą jakieś kontynuacje tego. Bo szkoda, żeby się taki Rotmistrz Polonia zmarnował i przepadł gdzieś w odmętach historii zapomniany. A jest szansa na naprawdę właśnie takie, nie chcę powiedzieć głupie, ale odstrzelone historie, właśnie żeby później, nie wiem, polecieć na kosmos. We kosmos. Polecieć w kosmos, czy jak w Iron Sky'u była końcówka tam, no wiadomo, z różnymi rzeczami. Jest świetne pole do popisu. Potencjał jest, no. Jest fajny bohater, który jest tak maksymalnie przerysowany, że aż głupi, czy w momencie walki, gdzie tam pije śliwowice przed na przykład, żeby lepiej tam sobie radzić, czy dodać animuszu, nieważne. Tak czy siak te takie stereotypy, można powiedzieć. Rzeczy, o których mógłbyś sobie właśnie pomyśleć, że można przypisać do takiej postaci, się pojawiają. To mnie strasznie bawi. A po samym komiksie dostajemy jeszcze bardzo długie opowiadanie autorstwa Łukasza Kowalczuka i to wszystko się zamyka. Na Gildii masz tam podane dokładnie strony... 60. No i myślę, że tu będzie tak samo. Tak, dokładnie 60 stron. Podziękowania na koniec. Ja się świetnie bawiłem. To według mnie też jest komiks, który idealnie pasuje do pomysłu wydawnictwa 23, czyli komiksów z Dziwnej Polski. I no jaram się. Jeśli macie okazję być w Rumi, to sobie zakupcie. Jeśli nie macie, to sobie zakupcie gdzie indziej. Ale wydaje mi się, że to jest... przydatny w Polsce komiks, taki palpowy, ze zwykłymi historiami, znaczy no, zwykłymi o reptilianach, z przyjemnymi historiami, które się po prostu dobrze czyta i fajnie, że moje ukochane komiksy przygodowe łamane przez akcyjniaki się tak dobrze teraz w Polsce mają. Czy to, że ten Rotmistrz wychodzi, czy to, że Wydział VII wspaniała seria się regularnie ukazuje i regularnie utrzymuje swój świetny poziom. I tutaj jest tak samo. Ode mnie plusik. Duży. Dobrze. Ja natomiast powiem o komiksie, który już jakiś czas temu się ukazał. Czy no, jakiś czas temu, 2 tygodnie temu, czy jakoś tak. 7 tom Hrabstwa Harrow. Powiem tak, jako że jestem olbrzymim fanem tej serii, to też tutaj
nikogo nie powinno zdziwić to, że będę się jarał także i tomem siódmym. Ale byłem bardzo mocno zdziwiony, znaczy bardzo mocno zdziwiony, jakoś sobie ubzdurałem, że Hrabstwo Harrow ma 10 tomów łącznie, a tymczasem to już będzie przedostatnia odsłona, ten tom siódmy, i to też widać po fabule tegoż komiksu, że zdecydowanie zbliżamy się do finału tego, co zaplanował sobie Cullen Bunn. Podoba mi się na pewno to, jak rozwinięto tutaj postać głównej bohaterki, czyli Emmy. Bardzo mi się podoba to, jak rozwinięto tą jej koleżankę najbliższą, i te dwie postacie bardzo mocno napędzają komiks. W siódmym tomie, który ma pod tytuł Nadchodzą mroczne czasy, pewna postać znana z poprzednich tomów wraca do życia i zaczyna robić naprawdę ostrą rozpierduchę. Tylko że tym razem naprawdę jest ostro, ponieważ wiele postaci, które pojawiają się w tej serii od samego początku, no, dość mocno obrywają. Tutaj może nie będę mówił dużo więcej, ale okładka też już swoje sugeruje tegoż komiksu. Okładka jak zwykle zresztą cudowna. No i nie będę ukrywał, że zdecydowanie, tak jak w poprzednich tomach, dla mnie najlepszą, najważniejszą, najpiękniejszą i najcudowniejszą rzeczą, jaka jest w Hrabstwie Country, to jest zdecydowanie warstwa graficzna, ponieważ jak Cullen Bunn... Hrabstwie Harrow. Hrabstwie Harrow. Nie to hrabstwo. W Hrabstwie Harrow to jest warstwa graficzna, bo jak Tyler Crook zaczął zasuwać przy tej serii, to po prostu mucha nie siada. Mega mi się podoba to, co ten artysta robi, i ubolewałem za każdym razem, gdy tam na łamach kolejnych numerów pojawiali się jacyś artyści gościnni, chociaż też nie byli źli, ale Tyler Crook, no to, co on potrafi wyczyniać swoimi rękami, to jest po prostu niesamowite. Bardzo mi się podoba to, jak to szło? Jak on sprytnie udaje to, że nie rysuje komputerowo, tak? Tak to leciało? Nie, że... Coś o kolorach. Tak, tam było, że tak dobrze zrobione, że można by chyba uznać, że to są, że to nie jest komputerowe, a nakładane ręcznie. Tak jest. Więc pozdrawiamy. Natomiast no, rysunkowo ta seria jest po prostu cudowna. Bardzo mi się podoba to, jak Tyler Crook tutaj rysuje. Mieliśmy niedawno porównanie Tylera Crooka z Hrabstwa Harrow i na łamach serii BPPO, gdzie sobie tam kilkanaście zeszytów narysował. To było już na Piekle na Ziemi, więc chyba tych tomów jeszcze nie masz. Ale, nie mam jeszcze. No, ale widać, że to jest ten sam rysownik, ale Hrabstwo Harrow to jest jednak takie pięterko wyżej, zdecydowanie. I jak już się dowiedziałem o tym, że Tyler Crook no, szkicuje, rysuje, koloruje i ogólnie robi wszystko sam, i robi to na papierze, prawda? Mhm. W sposób taki, że zapytany o to, czy mógłby zrobić swój szkicownik, to powiedział, że no nie za bardzo, bo on nie już robi. Nie ma tych szkiców. Tak, on nie robi szkiców. I, no, ale nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć artbook, o, na przykład Tylera Crooka. I Hrabstwo Harrow ja przede wszystkim uwielbiam za to, jak ten komiks świetnie wygląda, ale... I że Cullen Bunn jest do dupy. Tak, ale właśnie chciałem też powiedzieć to, że Cullen Bunn, gdy robi coś autorskiego, to nieraz mu się naprawdę udaje zrobić fajną rzecz. Hrabstwo Harrow fabularnie, powiem tak, że może jest troszeczkę za długie. Że niby tylko 32 zeszyty, ale jednak jest to ciupinkę za długa historia. Ale w porównaniu na przykład z szóstym rewolwerem od wydawnictwa Timow, no to jednak szósty rewolwer był przeciągnięty nawet jeszcze bardziej. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Dla mnie ta historia jest przepiękna, ale też fajnie napisana. Są naprawdę momenty, przy których można się wzruszyć trochę, przy których można się uśmiać. Mi się podobają przede wszystkim to, jak postacie tam są prowadzone, bo zarówno główna bohaterka, jak i jej najlepsza przyjaciółka, czy przeciwnicy, z jakimi muszą się mierzyć, nawet postacie drugoplanowe, nawet ten chłopiec bez skóry, który tam może za dużo nie mówi, ale jest całkiem fajnie prowadzoną postacią. No to się wszystko układa w taką fajną, zwięzłą całość i dlatego bardzo mocno czekam już na wydanie tomu ósmego. Jeśli dobrze pamiętam katalog wydawnictwa Mucha Comics, być może nawet nastąpi to w tym półroczu, więc byłoby naprawdę fajnie.
tak jak wspominałem zapewne przy poprzednich tomach, tak i tutaj nie jestem wielkim zwolennikiem tego sytuacji, w których grubość okładki jest większa niż grubość zawartości tej okładki. No, jako że Mucha Comics wydaje standardowo w twardej oprawie, cena okładkowa, tutaj już sobie rzucam okiem, bodajże 49 zł. Tak, 49 zł. A nie, przepraszam, 55 zł cena okładkowa. No i po rabatach tam idzie to dostać za około 4 dyszki. Jest to fajna cena za ten komiks. Dla mnie naprawdę fajna lektura. Nie jakaś, która wyrywa z butów pod kątem scenariuszowym, fabularnym, ale rysunkowo zdecydowanie nadrabia, a ja, jak pewnie nieraz powtarzałem, wolę bardziej dobry scenariusz niż kapitalne rysunki, ale tutaj jednak przy Hrabstwie Harrow jestem zdecydowanie bardziej mocniej trzymany przez Tylera Crooka i to, co on tam wyczyniał, bo to jest naprawdę niesamowite. I cóż, i trzymam kciuki za to, żeby nie tylko ósmy i finałowy tom ukazał się w miarę szybko, ale też żeby Mucha już tak wstępnie zaczęła się rozglądać za tym spin-offem zapowiedzianym. Tam co prawda Crook nie będzie rysował, ale będzie współautorem scenariusza. Niemniej chciałbym w tym świecie jeszcze troszkę pobyć, bo jest naprawdę fajny. Ja ze swojej strony polecam i czekam na finał. Natomiast Andrzej tutaj widzę ma dwa komiksiki z Non-Stop Komiksu, więc to może jeden po drugim od razu. I później ty sobie skończysz tam. Tak, dobra. Tak jest. Ale kodę też czytałem, więc sobie coś tam jeszcze. Wtrącisz. Okay. Coś tam wtrącę. Dobra, więc tak jak już możecie się domyślać, koda, czyli publikacja z tego miesiąca, czy ze stycznia? Ze stycznia. Od Non-Stop Comics Simon Sperrier i Matthias Bergara, tak? Oryginalnie komiks ukazał się w Boom Studios. Mhm. I co można o tym powiedzieć? Dużo osób lubi rzeczy, które są post-apo, ale też bardzo dużo osób lubi rzeczy, które są fantasy. I to jest chyba jeden z niewielu komiksów, który kojarzę, o ile nie jedyny, który pokazuje, co by było, gdyby post-apo było w świecie fantasy. Jak tam u ciebie z post-apo w fantasy? Coś? Nic mi nie przychodzi do głowy. Też mi nic nie przychodzi do głowy i pewnie jest milion takich komiksów, pewnie jeszcze któryś z nich jest jednym z moich ulubionych. Może tak być. Tak czy siak, koda właśnie o tym jest. Było wielkie wydarzenie, które tutaj jest rozbudowywane w trakcie poznawania komiksu, więc jakby nie chcę się tutaj nad tym rozwijać. I to, jak świat teraz wygląda, że jest bardzo ciężko o zasoby i ze świata praktycznie zniknęła magia. Jako dobry komiks przygodowy posiada, co koda Krzychu posiada? Mapę. Tak, posiada mapę. Nawet w dwóch wersjach posiada, dlatego że posiada przed kataklizmem i po kataklizmie. I to mi się bardzo podoba, że ta przed jest taka kartograficzna i tak dalej. Nie wiem, czy to są rzeki, czy drogi. Nie, to są drogi, bo są przerywane. Drogi są pięknie zarysowane i tak dalej, natomiast ta, która jest po kataklizmie, to ktoś rysował, żeby się nie zgubić, natomiast no wygląda dość śmiesznie. Narysowane jest super, chociaż w niektórych kadrach dzieje się tak dużo, że spędzacie trochę czasu, żeby się dowiedzieć, co dokładnie w danym miejscu się wydarzyło. Natomiast jeśli już są jakieś splash page'e czy rozkładówki, to zawsze warto jest sobie analizować, co dokładnie się tam dzieje, bo są niesamowite rzeczy. Bardzo mnie też cieszy, że to wszystko jest strasznie, strasznie kolorowe. Jest bardzo dużo czerwieni, bardzo dużo żółci, wszystko jest dość jasne. Może wyjątkiem jest ten pięciorożec, który nie jest aż tak jasny. Sam pomysł na tego towarzysza bohatera, który jest pięciorożcem, który non-stop przeklina, jest bardzo, bardzo zabawny. I co? Trochę przydługi wstęp, można powiedzieć. Krzychu się aktywował. Otóż to. Ja powiem tak, że w tym tomie od wydawnictwa Non-Stop Comics są 4 zeszyty. I moim skromnym zdaniem, gdyby czwarty miał na okładce numer 1, to w zasadzie nic by się wielkiego nie stało. Owszem, stracilibyśmy tam parę wątków, które można byłoby później spokojnie rozwinąć, ale tak naprawdę te 3 pierwsze rozdziały to są. Po prostu są. Są, ale dużo świata budują, wiesz? Tak, właśnie to jest taki gigantyczny world building, przedstawienie bohaterów, przedstawienie świata, ale
to główne zawiązanie fabuły to jest dosłownie ostatnie 10 stron. Tak. Przynajmniej mam wrażenie, że to jest ta główna fabuła. Dlatego to jest coś, co mnie cieszy w przypadku tego wydania zbiorczego i cieszyło w przypadku Skalpa. Dobrze, że jest więcej naraz. Bo na przykład pojedynczy zeszyt z Kody, nie wiem, czy aż tak by mnie zachęcił, niż to, że przeczytałem po prostu cały tom od razu. I to mi się właśnie bardzo, bardzo podobało. Cieszę się, że też już jest zapowiedziany w niedługim czasie kolejny tom. No bo nie ukrywam, że to jest seria, do której z przyjemnością wrócę. Bardzo fajny pomysł na świat, jest w miarę coś nowego oczywiście. Są ciekawie wykorzystane w post-apo właśnie postaci, które możesz znać. Albo jest to tak, że jest postać, która jest sobie tam pobocznie, jak ta właśnie syrena, która się tutaj pojawia. I później chyba w jednym zdaniu jest wtrącone, po co im są niektóre rzeczy, które zbierają, nie? I to też sobie myślisz, o kurczę, ciekawe, czy to na przykład za jakieś tom, dwa tomy wyjdzie i wróci, że to tamci nagle staną się wrogami. Mega fajne. I ta scena, kiedy pojawia się pewna postać, przebijając się przez pole walki, strasznie, strasznie mnie rozbawiła i jest świetnie narysowana. Tak, to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest kolejny komiks w dzisiejszym odcinku, lekturę chcę kontynuować głównie po to, żeby zobaczyć, co rysownik nawyczynia w kolejnych odsłonach. Bo na przykład, gdy mamy, uwaga, leciutki spoiler, gdy pojawia się na jednej stronie ruchome miasto bojowe, no to jest kozak. To jest po prostu... To jest końcówka zeszytu też jednego, nie? Bo o to ci chodzi? Tak, oj tak. No i jak widzisz coś takiego, to jest takie, o, nice. A że tam gdzieś tam, powiedzmy, 60 stron dalej się zastanawiasz nad tym, czy w którym mniej więcej momencie fabuła się w końcu zawiąże, no to jest taki minusik tego komiksu. Jak dla mnie to nie jest rzecz, która mnie... zaskoczyła jakoś pozytywnie. No. Jest tutaj dużo fajnych pomysłów, ale mam wrażenie, że tom pierwszy nie wykorzystał potencjału, żeby zainteresować tak mocno, jakby mógł. Widzisz, a mnie na przykład zainteresował tym właśnie budowaniem świata, które się tutaj pojawiło, że tutaj byli tacy ludzie, ale teraz ich nie ma, ale na przykład może ktoś się pojawi, nie? To, że ktoś jest dobry, nie znaczy, że jest dobry, chociaż wydaje się, że jest dobry, nie? A później się okazuje, że to może jednak to on jest tym złym. Bardzo dużo, wiesz, takich możliwości w każdym z tych pierwszych zeszytów, które to jest dla mnie taki trochę prolog, nie? Księga stworzenia, można powiedzieć. Tu masz taki świat, który kiedyś działał, ale teraz nie działa. Tamci byli, tych nie ma. Tamci byli i ich prawdopodobnie nie ma. Ci są teraz tutaj, ci są tu, a tych nie lubimy, nie? I to wszystko to zajmuje dużo czasu, no i zostało wytłumaczone przez te trzy zeszyty wcześniejsze, a w czwartym to jakby ma kulminację, jakby nic się nie zaskakuje. Jak ktoś się pojawia, to jakby jesteś przygotowany na to, że to jest zaskoczenie, że ta postać się pojawi, prawda? I teraz jestem z siebie dumny, ponieważ nie wiadomo, o kim mówię, bo jest kilka takich rzeczy, tak. Swag. I to mi się tutaj bardzo podobało. Znaczy ja powiem tak, że biorąc pod uwagę to, że całość Kody to będą trzy tomy, to jednak poświęcenie, poświęcenie dobra, jednej trzeciej na wprowadzenie, znaczy no okej, no dobra, wprowadzenie, tą drugi rozwinięcie, tą trzecie zakończenie, no idealnie, ale jednak się woli szybsze wprowadzenie i szybsze przejście do właściwej historii. Przynajmniej w moim przypadku. Znaczy wiesz, ja to rozumiem, bo też lubię w miarę szybko się czegoś dowiedzieć, ale to jest kwestia, jak dużo rzeczy musisz wiedzieć, żeby cała historia miała sens. Bo jakby ci, wiesz, w drugim tomie zaczęły wyskakiwać i jest, o, to wy, ale przecież nie istniejecie. Jest, aha, no, okej, to rozumiem, że to powinno być wielkie zaskoczenie. To już straszna dupa ze scenariuszem wtedy, nie? Natomiast wydaje mi się, że takie, no, encyklopedyczne wyłożenie tutaj niektórych rzeczy ma sporo ciekawych aspektów. Na przykład nie wiemy zbyt dużo o nodze bohatera, prawda? A jednak jest dość charakterystyczna. Później się przyglądałem, jak pierwszy raz powiedzieli, przemyciłeś to w nodze. I sobie myślisz, co? zacząłem się praktycznie przyglądać, jak wygląda ta jego noga. Ja mam takie małe porównanie, bo jakiś czas temu, parę lat temu w Boom Studios, też od Simona Spuriera, ukazał się taki komiks, który się nazywał Extermination. I on się zamknął w 8 zeszytach, w dwóch tomach. Opowiada o
świecie, w którym żyją sobie superbohaterowie, superzłoczyńcy, tłuką się ze sobą, bla, bla, bla. I nagle pojawia się inwazja obcych z kosmosu i wszyscy przegrywają. I śledzimy losy ostatniego superbohatera, który siłą rzeczy musi połączyć siły z ostatnim superzłoczyńcą. Przy okazji obaj byli swoimi arcywrogami. I ten komiks, wszystko co najważniejsze dla zarysu tego świata, co się stało, jak się stało, po co się stało, to jest dosłownie 20 stron. I później ta historia płynie. I tutaj, jako że ten sam scenarzysta, te same wydawnictwo, nawet oczekiwałem, że pójdzie to tak mniej więcej tak samo. Dla mnie, mimo wszystko, tego budowania świata jest trochę za dużo. No rozumiem. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Ale tak czy siak warto. Tak, bo pomimo tego, że nie jestem jakoś zachwycony pierwszym tomem, to z chęcią sięgnę po tomy kolejne. Są serie, gdzie przeczytałem pierwszy tom i dziękuję. No zdecydowanie. Czasem nawet pierwszy zeszedł i dziękuję. To też się zdarzało. I to teraz drugą rzecz w takim razie przechodzimy. Też wydawnictwo Nonstop Comics, Miasto Wyrzutków, tom pierwszy, Mężczyzna, który gromadził rupiecie. Komiks stworzony przez Juliana Lamberta. I to jest komiks, który mnie od razu wchłonął swoim światem. Mamy główną postać właśnie tego faceta, który zbiera różne przedmioty i posiada specyficzny dar, mianowicie potrafi rozmawiać z przedmiotami. I zajmuje się odnajdywaniem przedmiotu. I tutaj są bardzo fajne sceny nakreślone, tak jak właśnie, wiesz, filmy sensacyjne, thrillery, że idzie do swojego informatora i na przykład rozmawia ze znakiem drukowym. No, tu widziałeś tam, no, to ktoś miał taki to miał i tak dalej. Więc to jest mega. Mamy też rodzaj takich właśnie wyrzutków łamane przez sierot. To jest drugi wątek, który się toczy. I one się ze sobą przenikają w wielu momentach i łączy je taka jedna rodzina, można powiedzieć. I super ciekawie jest połączony te motywy, które tam są, bo mamy coś, co jest teoretycznie realistycznym, współczesnym, dużym miastem, gdzie jest, wiesz, gigantyczna anonimowość, bo jest tam mnóstwo ludzi itd. itp. Nazwa miasta nie jest podana, bo podobno wszyscy ją zapomnieli i określają to jako miasto wyrzutków. Nie, ale to, że jest wpleciona taka absurdalna magia, można powiedzieć, właśnie, że ktoś rozmawia z przedmiotami, albo już na samym początku i zresztą na okładce widzimy gościa, który wygląda trochę jak boj hotelowy, ale jest trochę muchą i lata. I zaczynasz się wkręcać w ten świat narysowany piękną taką frankofońską kreską, chyba jedną z moich ulubionych, jeśli chodzi o styl tworzenia postaci, czyli jest kreskówkowa, ale nie uroczo kreskówkowa. Wiesz, o co chodzi? To, jak główny bohater wygląda z tymi paskami w stylu, wiesz, Norman Osborn, te sprawy na głowie. Mega, mega fajny klimat. Całość utrzymana właśnie w takich mocnych kolorach, można by powiedzieć. Błękit, zieleń i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystane właśnie to, że on rozmawia z tymi przedmiotami. Później są różne silne osoby, które się pojawiają. Super. Wszystko jest tak naprawdę tutaj bardzo fajnie zrobione i ten komiks tak strasznie mnie wciągnął. W sensie cieszyłem się już jakby w trakcie czytania go. Nie, że tak są zrywy, jak na przykład w Kodzie, nie? Że czytasz, ciekawe i nagle zryw, że tu się coś wydarzyło i tak dalej. Miasto Wyrzutków jest na równym poziomie, który zawsze jest spoko. Zachwycony jestem tym komiksem. Bardzo mi się podobał fajny właśnie taki kreskówkowy dreszczowiec, bym powiedział. Naprawdę fajna rzecz. Brzmi ciekawie, no. Więc co, polecam? Ekstra, to bardzo. I to jest dwa tomy. Dwa tomy. Drugi maj, no i tak? Chyba tak. Maju, jakoś tak. Jakoś tak, było wspomniane wcześniej. To w drugim kwartale na pewno. Tak jest. Tak jest. Natomiast ostatni komiksik na dzień dzisiejszy, powiedz mi, czy ty go czytałeś, czy ty go dopiero przeczytasz? Czytałem połowę po angielsku. Czyli pewne rzeczy będę mógł powiedzieć. Dobrze, no jest przez wiele osób określony już komiksem roku, chociaż mamy połowę lutego, drugą połowę lutego, czyli Mr. Miracle z wydawnictwa Egmont Polska. Tom King, Mitch Gerads, mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko, czyli
No naprawdę ciekawy zestaw twórców. No Toma Kinga kojarzymy z bardzo fajnego Visiona, znaczy bardzo fajnego, ze znakomitego Visiona, myślę, że tak można śmiało powiedzieć. No i może z nie tak znakomitego Batmana, prawda? No, ale on delikatnie jest, mówiąc. Co to było? Chyba z Detective Comics? Z Anuala ta historia? Za coś dostał Eisnera? Tak, nie? Tak, dostał Eisnera za krótką formę. W Stanach Tom King, no Omega Man będzie w Polsce w tym roku. Sheriff of Babylon. Cały czas mam wrażenie, że prędzej czy później Egmont po to sięgnie. No i Heroes in Crisis, ale to też dostaniemy po polsku prędzej czy później. Wydaje mi się, że wiele osób będzie rozczarowanych tym tytułem. Ale na przykład Sheriff of Babylon. Bardzo fajne. No, to była super. Bardzo fajne. No więc wtedy było widać, że Tom King był agentem CIA. Oj tak, i w Graysonie też to było widać. Tak, no w Graysonie faktycznie. W Graysonie też to no, było. No. No i w końcu dostajemy Mr. Miracle. No więc kolejny raz Tom King bierze na tapet postać taką bardzo drugoplanową, bo Mr. Miracle nigdy nie był jakimś najważniejszym superbohaterem DC, pomimo tego, że otrzymał taki komiks, jaki otrzymał, wciąż nim nie jest i raczej nie będzie, ale myślę, że i ty, i ja lubimy, jak ktoś od czasu do czasu wyciągnie, za przeproszenie, z tyłka jakąś postać, która hashtag nikogo i robi z tego... O tym mi nie mów, że Mr. Miracle nikogo, o nie. Znaczy, dobra, ja wiem, Nowi Bogowie i ten, ale chodzi mi o jakąś postać z drugiego, trzeciego planu, nie, no wiem, o której chodzi, jasne, nabijam się. O której połowa osób nie wie, że w ogóle istnieje. No i robi z tą postacią komiks, który po prostu wyrywa człowieka z butów. Fabularnie ciężko powiedzieć tak w paru zdaniach, o co w tym komiksie chodzi, ale spróbuję. No, całość rozpoczyna się od tego, że dowiadujemy się, iż Scott Free, czyli Mr. Miracle, próbował popełnić samobójstwo. I od tego momentu historia rusza dalej. Z jednej strony obserwujemy jego relację rodzinną z Big Bardą i reakcję na to, że próbował uciec od śmierci, bo Mr. Miracle jest w końcu tym mistrzem ucieczek. I z jednej strony obserwujemy właśnie historię rodzinną tej dwójki, z drugiej strony toczy się wojna pomiędzy Nowymi Bogami i Apokolips. Dowiadujemy się, że Darkseid wszedł w posiadanie równania antyżycia. No i stał się w tym momencie, tak jak już był mega kozakiem, to teraz jest turbo mega kozakiem i wydaje się, że Nowi Bogowie mogą być przerąbane. I te dwa wątki się w komiksie cały czas splatają. Prowadzą do dla mnie bardzo satysfakcjonującego zakończenia. Tutaj nie będę mówił, jakie ono jest, wiadomo. Natomiast mega mi się podoba to, jak ten komiks po pierwsze właśnie pokazuje tą taką rodzinną, ludzką stronę. Mamy dwoje ludzi, którzy zostali wychowani na Apokolips, czyli no było to bardzo nietypowe dzieciństwo, delikatnie mówiąc. No i zostali... Nietypowe babcie tam były. Tak, też. Tak, bardzo nietypowe babcie. I dowiadujemy się też o tym, jak wyglądało to ich życie, jak ono rzutuje na ich życie obecne na Ziemi. Nie wiem, czy w pierwszej połowie była ta scena, jak sobie puszczali muzykę z radia. Aha, przecież to było... To było przerażające i cudowne zarazem, nie? Ta scena. W ogóle Tom King bardzo fajnie, bardzo dużo rozpisał takich drobnych scen, które są po prostu wow w tym komiksie od początku do końca. A zadanie sobie postawił tym trudniejsze, bo większość stron to są dziewięciokadrowce. I to dziewięciokadrowce w takich równych wymiarach te kadry są. Tutaj Mitch Gerard. W sensie 3x3. Tak, 3x3, mamy trzy prostokąciki w trzech rzędach, albo w trzech kolumnach, zależy jak na to patrzeć. I w kolumnach, i w rzędach. Tak jest. I tutaj zdecydowanie też wielki plus dla rysownika, że sobie poradził z tym znakomicie, że pomimo tej pozornej statyczności poszczególnych stron, to komiks jest też niesamowicie dynamiczny. Ale rysunkowo jest super. Tutaj nie będę jakoś tego szczególnie mocniej rozwijał, ale jednak dla mnie Mr. Miracle zdecydowanie to jest ta opowieść, która tutaj jest naprawdę z jednej strony widać wyraźnie, że Nowi Bogowie
Apokolips, Darkseid, gdzieś tam jest wspomniane, gdzieś tam wspominani są członkowie Ligi Sprawiedliwości. Oni się raczej nie pojawiają w tym komiksie, ale są wspominani. I mamy te trykociarstwo, te superbohaterstwo, tą wielką wojnę, która może odmienić losy świata na zawsze i w ogóle lasery z tyłka. Ale z drugiej strony mamy to takie właśnie te przyziemne czynności, wyjście z kimś na piwo, nie wiem, randka, sposoby w jaki główni bohaterowie podtrzymują swoje uczucie, żeby im życie, że tak mówimy, nie spowszedniało, a jednocześnie starają się właśnie wygrać tą wojnę. No to wszystko zostało znakomicie zmiksowane jako taka historia, którą no czyta się z autentycznym zainteresowaniem. Jak na komiks Marvel / DC, to jest dla mnie wielka sztuka zrobić komiks, który tutaj jest 12 zeszytów w tym wydaniu, więc mamy jakieś 300 stron razem z dodatkami. No zresztą chyba mam odpalone na gildii. Tak, 320 stron ma ten komiks. I to jest, no to jest dość sporo, zwłaszcza, że tam jest dość sporo czytania. To nie jest, nie wiem, body count od Non-Stop Comics, czy coś w ten deseń, gdzie się po prostu siekają. Tu jest i akcja, i spokojniej, i dużo dialogów, i kilka takich scen. Jedna scena z Darkseidem po prostu kupiła moje serce całkowicie. I jeżeli chcecie zobaczyć, uwaga, spoiler, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Darkseid sobie wpiernicza warzywa z sosem, to musicie kupić ten komiks, ale nie tylko dlatego, ponieważ jest tu dużo więcej naprawdę znakomitych scen. Fajny pomysł wyjściowy w ogóle na ten komiks. Fajnie poprowadzona ta historia. Ja może nie będę mówił, że to jest mój komiks roku, zwłaszcza w momencie, gdy mamy połowę lutego. No ale myślę, że będzie ciężko jakiejś superbohaterszczyźnie przebić Mr. Miracle w tym roku. Chciałbym się mylić, ale na pewno będzie trudno. Rysunkowo super, scenariuszowo super. Jeśli chodzi o jakość wydania, no to standardowe DC Deluxe. Jakieś tam warianty okładkowe w dodatkach, posłowie, którego mogłoby nie być. No tego typu standard, obwoluta, twarda oprawa i tak dalej. Cena okładkowa tam jest chyba coś powyżej setki. 119? 119 zł. 119,99 dokładnie rzecz ujmując. Zdecydowanie warto. To jest jeden z... Jeżeli lubicie trykociarzy, superbohaterów, komiksy z Marvela i DC, myślę, że zdecydowanie warto, ale trzeba brać pod uwagę to, że jeśli chodzi o poziom scenariusza, to jest to zdecydowanie bliższy Visionowi Toma Kinga niż Batmanowi Toma Kinga. I to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli nie boicie się ambitniejszego superhero, to zdecydowanie jest to coś dla was. Dla mnie to jest też taki komiks, który mógłby spokojnie ukazać się w jakimś innym wydawnictwie niż Marvel DC, bo pomimo tego, że jest to taka superbohaterszyzna, mimo wszystko jednak, są tam superbohaterowie, trykoty i tak dalej, to ta opowieść się broni na tyle dobrze, że gdyby ją odrzeć z tej superbohaterskości, to wciąż by był naprawdę świetny komiks. No i cóż, i oby w DC Deluxe było takich pozycji jak najwięcej. Trzymam kciuki też, żeby Strange Adventures Toma Kinga, Misha Gerardsa i Ivana Shannera wyszło co najmniej tak samo dobrze. Byłbym wtedy naprawdę zadowolony. No i co? To będzie na dzisiaj wszystko. Tak, słyszymy się 2 tygodnie po Rumi. Tak. Słyszymy się za 2 tygodnie i będziemy po Rumi. Tak jest. I co? I słyszymy się. Dzięki, że słuchaliście, dawajcie znać, odpowiadamy na większość, myślę, na wszystkie rzeczy, które dostajemy. Trzymajcie się, cześć.